Mało pytań dotyczyło deregulacji, także w kontekście nominacji na stanowisko ministra sprawiedliwości pana ministra Jarosława Gowina. Na tej sali w pytaniach i w ocenach pojawiało się zwątpienie, czy wykształcenie filozoficzne uprawnia do zajmowania się sprawiedliwością i w tym deregulacją. Najbardziej zdumiało mnie to, że te wątpliwości wygłasza także poseł Janusz Palikot, z wykształcenia filozof, zajmujący się do niedawna deregulacją. Mam nadzieję, że wykształcenie filozoficzne ministra Gowina nie będzie przeszkodą w deregulowaniu, bo być może obiektywnie jest przeszkodą, czego byliśmy świadkami przez ostatnich kilka lat. Czy wykształcenie archeologiczne ministra Budzanowskiego będzie mu przeszkadzało w sprawowaniu funkcji ministra skarbu? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że przez wiele, wiele lat pracował ze znakomitymi skutkami jako wiceminister skarbu i był odpowiedzialny za przedsięwzięcia wymagające naprawdę najwyższych kompetencji, także odwagi. Była to opinia wszystkich bez wyjątku. Jeśli przy okazji ma zdolność odnajdywania skarbów jako egiptolog, no to nie będzie to chyba obciążeniem dla skarbu państwa.